Cześć, witam się z Wami z tej strony, bo coś mnie naszło i stwierdziłam, że pora zrobić porządek w toaletce. Tak, nie jestem przygotowana, więc to nie jest wcale tak, że ten moment nadszedł i chcę już się wszystkiego pozbyć, natomiast chciałabym, żeby tutaj w końcu zrobił się porządek, bo chciałabym, żeby to trochę inaczej wyglądało, więc plan jest taki. Te dwa pojemniki zostają, natomiast wszystko inne chciałabym, żeby zmieściło się w szufladzie. Nie wiem, czy to się uda, bo jak widzicie w szufladzie jest dużo innych rzeczy, ale wszystko wyjmujemy. Przejrzę, co tutaj jest. Odłożę rzeczy, z którymi chyba zastanowię się, co zrobić. No nie wiem, zobaczymy. Tak naprawdę nie mam planu, natomiast tak jak mówię, chciałam, żeby to wszystko tutaj się schowało. Największy problem mam z gąbkami, bo tak jak widzicie, tych gąbek trochę tutaj jest. A ja też mam system taki, że biorę sobie czystą, a brudną wrzucam do tego opakowania i jak ono mi się zapełnia, to wszystkie potem idę umyć. No i od nowa. Także nie wiem, jak je tutaj po prostu upchnę, bo jak widzicie, trochę tutaj jest tych rzeczy. Ale jest też bardzo dużo rzeczy, których nie używam. Tam są pojemniki, do których w ogóle nie sięgam tak naprawdę, więc chyba pora się pozbyć tych rzeczy po prostu, bo na co tutaj czekać. Także wszystko wyjmuję i zaraz siadamy do oglądania, co my tutaj mamy. Słuchajcie, to jest wszystko. To jest wszystko, co znajdowało się w i na toaletce. Trochę tego jest. Ogólnie zrobił się większy bałagan, mam wrażenie, niż był. Mogłam to robić po kolei, ale uznałam, że jak coś się robi po kolei, to wiecie jak jest. Nie dochodzi się potem jakoś do porządku, dlatego że tutaj to się zostawi, tutaj to się zostawi. Wyjęłam po prostu wszystko tak naprawdę, więc jest tutaj też trochę śmieci. Nie przyniosłam sobie pojemnika na śmieci, ale mam pojemnik na odłożenie tego, nad czym się zastanawiam. To jest ten pojemnik, do którego będę wrzucała chyba rzeczy, z którymi na razie nie wiem co zrobić. Może niektóre sprzedam. Zobaczę tak naprawdę. No i tak, może te dwa pojemniki, z których korzystam na co dzień, zostawię je na później, bo z nich i tak korzystam. Najbardziej zależy mi właśnie na tym, żeby jakoś znaleźć dla tego miejsca. Tu jest tak naprawdę dużo takich pierdół. No tak, to jest wkład, który muszę włożyć do kontaktu. To muszę zanieść do łazienki, bo to jest Bubble Lip Mask. Także maska do ust, do łazienki. Tu jest produkt, który chciałabym kupić sobie. Chciałabym po prostu wiedzieć, co to jest. To jest krem z Aven. Także dlatego trzymam to opakowanie. Właśnie tutaj mam też gdzieś takie... O, tak, w tym. Potem, słuchajcie, jeszcze będę miała okazję, żeby to wszystko wytrzeć, umyć. Tak samo te pojemniki Plexi, bo one się po prostu kurzą bardzo. Tu mam tak, ściereczki nasączane, których ja w ogóle praktycznie nie używam, tylko właśnie, żeby albo wytrzeć dłonie, na przykład po makijażu, ale bardzo rzadko, żeby coś ewentualnie wytrzeć. O, tu mam maski, mogę je zanieść do łazienki też. Dobra. Tu mam właśnie opakowanie z BioElixir R i ja chcę, jak się wymieni to opakowanie, to się dostaje rabat na nowy krem, a ja chcę wrócić do tego kremu, dlatego trzymam to opakowanie. Więc to też może pójdzie do łazienki. No i zaczynamy. Dobra, to zostaje też. To są bibułki matujące, nowe, tak jak widzicie. Bardzo rzadko używam coś takiego, ale na pewno wrzucę do torebki. Tu mam pudro bronzer, nigdy nie testowany. Ja go dostałam, więc może przetestuję ten produkt i zobaczę. Ach, no tak. I tutaj mam pędzle. Pędzle, z których bardzo rzadko korzystam. To jest ławkowiec z Glam Brusha. I on jest mega miły, bardzo fajny, więc on na pewno zostaje, ale to jest produkt... No, to jest produkt kremowy, który już ma kilka lat, więc myślę, że pora się go pozbyć. To są cienie, które wyglądają przepięknie. To w ogóle opakowanie jest jak taki, wiecie, obiektyw, coś takiego, ale no nie są to moje kolory. Ja w ogóle praktycznie no, nie robię takich makijaży. Jeden kolor jest piękny, bo on jest taki jakby duochromowy, pięknie opalizuje, ale ja takich makijaży nie robię, więc... Tu jest opakowanie. Opakowanie po bronzerze. Może jeszcze kiedyś coś sobie kupię, więc nie warto go wyrzucać. Zalotka, której nie używam, ale nie mam innej, więc jedną warto mieć. No i słuchajcie, pędzle. O, to jest pędzel taki Duo Fiber. Więc ja go zostawię na pewno. Ja z tych pędzli w ogóle nie korzystam praktycznie. Więc powiem Wam, te do podkładu to już nie, ja już w ogóle takich nie używam tak naprawdę. Ten jest... Nanshi. On jest miękki, miły. No nie wiem, czy ja jeszcze będę w ogóle używała ten też do różu. Do różu może być. To jest pędzel do pudru. Podobno bardzo dobry. Ta marka też robi taki fajny bronzer. Natomiast on jest taki trochę zbity, trochę taki nimi... Nie wiem. Nie. Nie podobał mi się, powiem szczerze. No i tu mam dużo takich pędzelków, z których po prostu nie korzystam. One nie są złe. Do blendowania jakieś. Ale...
No ale nie są mi zupełnie w tym momencie potrzebne, bo ja nie robię już takich makijaży. Mam chyba 3 ulubione pędzelki, więc tak naprawdę reszta jest mi zbędna. Nie no, ten co mi może zostawił, bo tutaj są takie, wiecie, o. Ten jest taki do linera żelowego, jak kiedyś kupiłam w Sephorze. Mega taki cieniutki, to warto mieć, więc niektóre tutaj z nich sobie zostawię. A to co to? O, to też Sephora. Tak? Chyba tak. Więc takie do linera, one mi się przydadzą, bo do brwi wyrysowywania też są fajne. Ten jest do blendingu. Też taki akurat używam bardzo często, bo jeden cień nakładam bardzo często takimi pędzlami, więc też może zostać. To jest chyba Maestro. Bardzo miły, miękki pędzelek. No i ten do blendowania. Ten jest taki malutki, to już za malutki, ja już takich nie używam praktycznie. Daję sobie radę po prostu z tym, co mam, słuchajcie. O, to jest Bdellium Tools. Bardzo znana marka, ale też taki niepraktyczny trochę ten pędzelek, ale krótki. Dobra, to ten też zostawię. Tu jest jeszcze Sephora taka cienka do rozcierania. Nie wiem, gdzie ja je schowam w takim razie. Ale będę musiała je gdzieś trzymać. To jest, a nie, ten jest już taki za bardzo zbity, nie jest taki miękki, to nie. Ten... Mówię, one nie są złe, tylko ja po prostu już takich nie użyłam. Ten jest jeszcze do blendingu, może być do korektora fajny. To może zostawię. To są niby Real Techniques, ale ja je chyba zamawiałam na jakiejś chińskiej stronie, więc to Real Techniques na pewno nie jest. To jest na pewno pędzelek do ust. Taki cienki. Może warto go zostawić. Kiedyś będę chciała, wiecie, i nie będę miała akurat. Te są fajne, bo są krótkie. I na przykład na wyjazdy mogą być fajne, żeby do kosmetyczki sobie schować. To sobie zostawię jeszcze te. A tych się pozbędę. Także dobra. Opróżniliśmy jedno pudełko. I tak trochę tego zostało. No i pytanie, gdzie ja mam to chować, gdzie ja mam to trzymać. Muszę sobie kiedyś nałożyć jeszcze podkład tym pędzlem i zobaczę, czy to mi się podoba. Pędzel jest generalnie super, jest mega miękki. No i tak, słuchajcie. Te rzęsy, których ja po prostu nie noszę. Ja nie noszę takich rzęs, więc nie wiem, co z nimi zrobić. Żal mi wyrzucić, ale nie noszę. Tutaj mam pomadki, których już wtedy chyba robiłam ostatnio film, to nie wiedziałam, co z nimi zrobić i chyba się ich po prostu pozbędę. Koleżanka, która ode mnie brała często jakieś właśnie pomadki, bo ona uwielbia, wyjechała i nie wiem, kiedy wróci, powiem wam. Szczerze powiem, że ja nie wiem, czy w ogóle wróci. Więc nie ma sensu też dla niej trzymać tych pomadek. Także też się ich pozbywam. To jest Clinique. To jest taka pomadka matująca, więc może ją po prostu komuś sprezentuję. Nie wiem, może ktoś będzie chciał, może mama będzie chciała, także może ją zostawię. Cienie też się ich pozbywam. Nie używam, więc... tutaj mam dwie rzeczy do testów, to znaczy tak. Tu jest bardzo dobry korektor i eraser. Ja go chcę zużyć, tylko muszę go zmieszać z jaśniejszym albo rozcieńczaczem, takim rozjaśniaczem koloru, albo z jakimś innym korektorem, więc chcę go zużyć po prostu. A tu mam opakowanie właśnie tego podkładu HD. I też go chcę przetestować, także to zostaje. Tu jest takie pudełeczko, więc to zostaje. Tu mam też takie pudełko z Huda. Coś tutaj jest w środku? I też chcę, żeby zostało, bo ono fajnie wygląda. Tylko nie wiem, co tutaj włożyć, bo tutaj się niewiele zmieści, no ale... Widzicie. Dobra. Teraz palety. Paleta z MAC-a zostaje, bo to bardzo dobra paleta. Totalny mat jest świetna, zostaje. Tu mam cienie z Revolution, których... Ich jest tutaj dużo, ale powiem wam, że ja bardzo rzadko z nich korzystam. Tutaj są fajne takie metaliczne cienie, ale też rzadko z nich korzystam tak naprawdę, bo niektóre są bardzo do siebie podobne, na oczach robią bardzo podobny efekt. Nie wiem, tak naprawdę nie jest to po prostu najbardziej potrzebna mi paleta. O, tu jest efekt, świetna ta paleta jest, ma bardzo dobrą jakość tych cieni i fajne kolory, też takie neutralne, a ten jeden błyszczący robi robotę. Tu mam paletkę z Zoewy, która tak naprawdę, wiecie, zużyłam najfajniejsze cienie i te teraz tak leżą. Bardzo takie klasyczne, no ale zobaczcie, no 5 brązów. Po co mi 5 brązów? Czy one świecące, czy nie, to jakby... No i ten złoty tu jest biały, niepraktyczny w ogóle, więc tak... Ta paleta już... nie wiem... Nie sięgam po nią tak naprawdę, bo te brązy zastępuję wszystkimi innymi, więc może też powinnam się jej pozbyć, bo ja już po prostu nie używam takich cieni, więc w sumie niby to klasyczne kolory, wiecie, zawsze się takie przydadzą, ale
nie wiem, taki trochę żal jednak. Tu mam Love You So Much i bardzo fajna paleta z takimi błyszczącymi cieniami. One wszystkie są takie błyszczące, także jako dodatek do makijażu świetna rzecz. No i paleta taka matowa Meet Matte Shimon i też się jej pozbędę, bo za długo już ją mam. Inaczej za długo w sensie, że nie używam jej w ogóle po nią nie sięgam tak naprawdę. Więc to nie ma sensu. No nie wiem co z tą paletą zrobić. Bo tak jak mówię, bardzo rzadko po nią sięgam. Zastępuję te kolory wszystkimi innymi. Te metaliczne właśnie są najfajniejsze, a te to takie... No nie wiem. Rozum mi podpowiada, że skoro rzadko po nią sięgam, to też powinnam się jej pozbyć. Także to chyba tak. Tu mam dwie paletki. To jest Peach Glow, oczywiście zostaje. Mam tu bronzer jeszcze i róż do zużycia. Rozświetlacza też cały czas używam. To jest paleta. Słuchajcie, ja bym mogła mieć tylko tę jedną paletę po prostu i malować się nią non-stop i tyle. Natomiast już tutaj, no widać, że widać najbardziej używane cienie. No i ta paleta już też nie jest zadostanie, ale na pewno ze mną zostaje. I ta z Eveline, ona też jest fajna. Fajne kolory, powiem Wam, że nie wydaje się jakby była taka bardzo praktyczna, a jest taka dzienna. Także jeszcze ze mną zostaje. Może następnym razem ewentualnie stwierdzę, że mogę ją też zastępować tym, co mam. Ale chwilowo tak, no kosmetyczka też leżała, też z nią muszę coś zrobić, także idzie do łazienki. Tu mam krem do rąk, zapas kremu do rąk, więc tak, muszę znaleźć mu inne miejsce i ta baza Pro Foundation Mixer w kolorze białym właśnie do rozjaśniania. Tu jest jakiś taki patyczek, nie wiem od czego, do śmieci. Wiecie co, powiem Wam, że niestety ja mam tutaj dużo potrzebnych rzeczy, dużo rzeczy, które są w kolejce do zużycia, więc ja ich wszystkich używam. Pędzelek, tu mam taki właśnie zestaw do brwi i wszystkiego używam. Tu mi została w zasadzie tylko pomada. I używam jej bardzo często. To jest taki żel trochę rozjaśniający moje brwi. To jest żel utrwalający, Gimme Brow, także szczoteczki dwie do czesania. Jedyne, czego mogłam się pozbyć, to jest ten produkt. Ale to jest taka kredka rozjaśniająca, ale on może być fajny, wiecie, na linię wodną, pod brew, żeby rozjaśnić. Więc to jest taki praktyczny produkt, nie chcę go wyrzucać, ale nie powiem, żebym go używała też. Nie wiem, czy to zostanie właśnie... O, tu jeszcze spinka, wykałaczka. Chyba czasami, żeby rozczesać jakąś rzęsę, ją sobie zostawiłam. No i to chyba będzie musiało zostać w tym opakowaniu. Zobaczymy. Dobra, teraz tak. Tu mam trochę rzeczy pielęgnacyjnych. Nie wiem właśnie, czy wszystkie zostaną też jakby w toaletce, czy niektóre wyniosę i zostawię tylko te, których używam, bo tu mam właśnie to pudełko. O. Gdzie mam dużo kremów? No i słuchajcie, plan jest taki, żeby to po prostu zużyć i żeby tego było coraz mniej, więc... Dlatego też jest projekt zero. No ale przychodzą też czasami nowe rzeczy, więc ponieważ to są całe opakowania, to myślę, że ten jest bardzo fajny, bardzo go polubiłam. Więc myślę, że ten się zużywa, tego jest resztka. Ten zostaje. Tu mam filtr, którego jakoś nie pałam do niego, jakoś za bardzo uczuciem, bo już nie jest tak dobry jak był. Ale jeszcze zostanie. Dobra, tu mam dwa super kremy. Cicaper. Zostaje, a tu mam taki krem na dzień z Cien. No właśnie, zobaczymy. Aha, tu mam jeszcze Bandy jest super. Antiakne, to jest taki krem BB, ale bardzo daje taki delikatny kolor, bardzo ładnie wyrównuje kolory skóry, no i ma pantenol tutaj i olejek z drzewa herbacianego, więc jest taki do skóry mieszanej, taki kojący, uspokajający, wyrównujący kolory skóry, ale też taki, że delikatnie jakby jakieś stany zapalne na przykład tak zalecza, więc bardzo fajne produkty. Muszę się zastanowić po prostu, czy pielęgnację będę trzymała też w toaletce, czy nie. Tu mam jakieś próbki do zużycia, do przetestowania, także tak. Wiecie, to wszystko raczej zostaje, tylko pytanie, jak to po prostu poukładać tutaj kolejne próbki do przetestowania. Nad tym produktem się zastanawiałam, czy go nie sprzedać, bo on jest stosunkowo nowy, ja go po prostu nie używam, bo mam tyle innych, że go nie używam, także myślałam, czy by go na przykład... Nie wiem, nie wystawić na Instagramie. Zobaczę. Mam dwie bazy, których bardzo rzadko używam, natomiast są dobre, więc je trzymam sobie. Puder z Annabelle Minerals, świetny. To jest bardzo fajny produkt z filtrem. To jest filtr 50, produkt do skóry takiej naczynkowej, tylko trochę taki bogaty. To jest coś do przetestowania. Niby fajny produkt, ale też mi się nie chce go używać. Ja nie lubię używać miniaturek w ogóle, ani próbek. To jest ten problem. To jest świetny podkład, świetny. O, baza matująca. Chce ktoś?
bo to jest baza, której ja po prostu nie używam. To jest baza w takim sticku, matująca. Nie, też nie. Nie. Ja jej nie będę używać. Jak ktoś chce, to dajcie znać. To jest korektor Skobo. Taki mineralny. Nie jest tak dobry, mam wrażenie, jak produkty z Annabel, no ale... I tu jest Naked 2, która nie jest aż tak zużyta po prostu. Tutaj sobie mieszka, nie wiem czemu. Chyba, żeby była pod ręką, także... No, muszę tylko teraz posortować te rzeczy i chyba pielęgnację albo... Nie wiem, gdzie indziej odłożę, albo też trochę powynoszę, bo zobaczcie, ile tego tutaj jest, a wszystkiego naraz też po prostu nie używam. Także trzeba jej znaleźć inne miejsce. Tu jeszcze leżą rzeczy do zużycia, to jest podkład, którego właśnie jest resztka. Bardzo go lubię, ale jest do zużycia. To jest pomadka do ust Barsbis i tak samo to jest Glam Glow też do ust, produkt, który cały czas zużywam, także niedługo pewnie będzie w denku. Słuchajcie, to jest paleta z Vibo Modern. No jest bardzo fajna, bardzo fajnie się pracuje z tymi cieniami, dlatego że są miękkie, ale nie są trwałe i w ogóle nie. O, to jest świetna paletka. To jest świetna paletka z Becca. Ona się nazywała Après Ski. Pamiętam, kupiłam ją jakoś tak zimą. Przed świętami chyba właśnie wyszła w takim opakowaniu. Przepiękne kolory. Takie rozświetlacze, różowe, no piękne. Piękne kolory, fajna paletka, na pewno jej nie oddam, bo jest super. No i produkty do ust, o kurczę. O kurczę. Nie wiem, co teraz. Dobra. Będę wrzucała tam coś, co zostaje. Moje ulubione produkty to są balsamy. Tak. Zostawiam swoje ulubione produkty na razie. Niebieska pomadka też jest jedną z nich. Wiem, że dziwnie to brzmi, ale tak. Drugiej takiej, słuchajcie, nie ma na imprezy. Takiej niestandardowej. Dobra. Teraz tak, zostawiam pomadki z MAC-a, bo je zawsze mogę oddać do MAC-a. Tu są pomadki z Golden Rose i słuchajcie, ojej. Tę czerwoną bardzo lubię. A tę już miałam tyle do niej podejść, żeby ją zużyć i słuchajcie, no nie mogę. Nie mogę po prostu, a już też jej taka resztka została, o. No ale nie mogę jej zużyć. Ona daje taki, niby kryje usta, niby jest nawilżająca, ale trochę nie. Dobra. Jak się pozbywamy, to się pozbywamy. Te zostawiam. Czerwone pomadki też zostawiam, bo to jest klasyka. Do tego zostawiam też konturówkę. Czerwone pomadki po prostu zawsze się przydają, a ja mam chyba tylko 3. No i tak, tu mam też taką taką liquid lipstick, to się chyba nazywało. No i ta czerwona taka świąteczna, tę też zostawiam, ona jest super i długo się utrzymuje, fajny, fajny produkt, te też bardzo lubię, to jest Melted Matte, zostaje. Aha, kolejny balsam do ust, tu mam kredki, konturówki i je też zostawiam, bo to się zawsze przydaje, takie standardowe kolory, także zostawiam. Co my tu jeszcze mamy? To też uwielbiałam. Z produktami do ust zawsze jest problem, słuchajcie, no i... No cóż. Inaczej tego ująć nie potrafię. Tutaj mam gąbki. Gąbki wszystkie zostają. Tu mam jeszcze krem, który mi się właśnie zużył. To jest kolejne opakowanie, także tego na pewno będę używać. Temperówka, pusta paletka i taki puszek, który przyda mi się, jeśli kiedyś jeszcze kupię ten puder z Laura Mercier. On akurat tam idealnie wchodzi, więc przyda mi się jeszcze. Trochę marne to sprzątanie, jak ja niewiele rzeczy wyrzucam, ale mi głównie chodziło o to, żeby to, słuchajcie, poukładać w toaletce, więc po prostu chciałam to wyjąć wszystko i przeorganizować. Mam nadzieję, że mój plan się uda. Teraz tak, tutaj jest bardzo dużo fajnych rzeczy, których ja używam na co dzień i to jest moje ulubione moje pudełko. Także no, z tych produktów one wszystkie zostają, one też bardzo często rotują. Tu jest płyn do mycia pędzli, także też go planuję wykończyć po prostu. Kilka prezentów, więc jest tu też kilka nowości, których nie widzieliście, ale to dlatego, że je dostałam. Więc tak, to na pewno zostaje, słuchajcie. Tutaj praktycznie wszystko zostanie, bo te rzeczy są świetne. Może róży. Najrzadziej używam, słuchajcie, z tego róży, ale bardzo je lubię. Także
No tak to już jest po prostu, że te kosmetyki nie zużywają się tak szybko. Tu mam też, słuchajcie, pomady. Muszę je raz użyć po prostu i zobaczyć, jak one się spisują. Bo może one nie są wcale tak fajne. Używam cały czas tej z Benefit, dlatego nie mam porównania. Tu mam dwie próbki też, żeby użyć tych produktów i zobaczyć, czy nie są fajne, więc też nie muszę wyjąć. No tu jest, wiecie, baza, która zostaje na pewno, bo glitter taki, glitter primer to się chyba nazywa. Tak. Więc to się przydaje. Tu jest pigment z Inglota. Przepiękny kolor. Więc wiecie, o dwa pigmenty z MAC-a, które sobie też sprasowałam, no ale to są mega wydajne produkty. O, rozświetlacz. Rozświetlacz w kremie, który też jest bardzo wydajny. Kredki, a że mam dwie, no to nie będę wyrzucać. Korektor świetny z It Cosmetics. No i tak, tu dwa linery. Kredka i czarny liner. Nie używam go w ogóle, ale wiecie, może się przyda. Jeszcze. A jak nie? Aha. Tu mam jeszcze puder, którego rzadko używam. Mam wrażenie, że on jest trochę za bardzo matujący, ale muszę go trochę lepiej potestować. I może wtedy zdecyduję. Może, słuchajcie, zrobimy tak, że w styczniu zrobię przegląd znowu wszystkiego tego, co tutaj zostawiłam. Jeżeli nie używałam, to po prostu niektórych rzeczy się pozbędę, tak jak taki liner na przykład. Jak nie używałam na święta, na Halloween, to znaczy, że nie jest mi to potrzebne. Więc oprócz tego, że będę typowała kosmetyki do projektu Zero, to jeszcze będę chciała po prostu zobaczyć, czego jeszcze stąd mogę się pozbyć. I co mi tu jeszcze zostało? Aha, te moje pojemniki. No to jest pojemnik, który właśnie stoi też bez sensu. Bo słuchajcie, no tak, tu mam moje dwa balsamy do ust, pudełko, nie wiedzieć po co. I tu są właśnie rzeczy albo do testów, albo takie, które właśnie leżą, nie wiadomo czemu, nie wiadomo po co. Olejek z Egiptu, który pięknie pachnie, no ale... No... Jakieś pudełeczka, jakieś... Tu są pudełeczka, które, wiecie, mogę użyć, jakbym chciała komuś zrobić próbkę podkładu na przykład. O, no to są właśnie te rzeczy. Kawałek skóry z torebki, żeby sprawdzić, jak się zachowuje. Tusze do testów albo tusze do używania, więc tak, ten pojemnik też musi zniknąć jakby... Chociaż ładnie wygląda, ale zniknąć z toaletki, bo to bez sensu, bo widzicie, tutaj trzymam puste opakowania. Do Back to MAC też często tutaj wrzucam pojemnik do jakiegoś płynu. Tak, więc jakby muszę im znaleźć jakieś nowe miejsce, bo tu mam cztery pojemniczki, do których, wiecie, mogę tej próbki zrobić albo na wyjazd sobie coś odlać. No ale to bez sensu, żeby to tak leżało na wierzchu. O, tuszę do testu. Dobra, to z tym też trzeba będzie zrobić porządek. Zostały nam te dwa pudełka, w których trzymam rzeczy, z których najczęściej korzystam, albo te, które są do projektu Zero, więc tu jest taki mój dzienny makijaż, ale myślę, że trzeba to po prostu przeorganizować i włożę sobie tutaj trochę inne rzeczy. Także tutaj wszystko raczej zostaje, bo tutaj nie mam nic zbędnego, nic starego, tylko po prostu rzeczy, które używam. Tak samo jest w tym pojemniku. Tutaj mam pędzle, wsuwki, widzę tam wsuwki z boku. Ale tu mam też właśnie produkty, po które sięgam najczęściej, korektor, bazę tutaj włożyłam, ale myślę, że też właśnie sobie to przeorganizuję i włożę tutaj rzeczy, po które sięgam najczęściej albo które właśnie chcę zużyć. Także słuchajcie, idę to teraz układać. Dużo tego nie wyjęłam, ale tutaj są te rzeczy, które trzeba przenieść w inne miejsce, także mam nadzieję, że będzie ich trochę mniej. No i zobaczymy, jak mi się to uda. Idę to układać. Tak wygląda sukces. Nie jest idealnie, bo... Moim marzeniem było, słuchajcie, żeby mieć tutaj te dwa pojemniki i sobie móc coś postawić jeszcze. No ale przeliczyłam się. To biurko jest po prostu za małe. Albo ewentualnie kiedyś zniknie ten pojemnik i zostanie tylko ten. No zobaczymy. Zobaczymy. I słuchajcie, tak naprawdę cała ta zmiana, wezmę tylko stąd lusterko, ono będzie tutaj stało, ale na razie je wezmę stąd. Bo chciałam Wam pokazać, co tutaj zrobiłam. I główną przyczyną, dlaczego w ogóle robiłam dzisiaj te porządki, jest lampka. Dlatego, że kupiłam sobie lampkę, bo już, jak widzicie, jest ciemno, już przyszła jesień, zaraz będzie zima. Przestawiliśmy czas, więc generalnie jak rano się będę malować, będzie po prostu ciemno, więc potrzebowałam tutaj czegoś, wiecie, żeby się doświetlić, żeby rano widzieć, jak wyglądam. Lampka jest świetna, kupiłam ją w Leroy i słuchajcie, ona jest dotykowa i... No, ma światełko, nie będę Wam pokazywała, ale ona tutaj właśnie ma 3 stopnie, widzicie? I tak, o, tak świeci najmocniej. Także uważam, że jest bardzo fajna.
I akurat będzie mi pasowała właśnie, żeby się przy niej malować. To się też w ogóle wygina bardzo fajnie, naprawdę świetna, świetna lampka, także jestem zadowolona. Ta poprzednia, którą kupiłam, w ogóle się nie sprawdziła, a to jest super. Także jestem bardzo zadowolona, ładnie wygląda, boję się tylko, że to się będzie brudziło. Jak to dotknę, wiecie, ręką brudną od makijażu, no ale mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Także główna sprawczyni tego porządku to jest właśnie ta lampka. No i słuchajcie, pochowałam sobie tutaj rzeczy, z których korzystam najczęściej, albo takie, które chciałabym przetestować. Także tutaj się niewiele zmieniło, te same rzeczy zostały, kilka dołożyłam. Podobnie tutaj, zmieniłam właśnie trochę ułożenie, włożyłam tutaj na przykład bazę taką nawilżającą, bo już pewnie będę jej używała, jak się zrobi trochę chłodniej. Zmieniłam matujące kremy CC na te bardziej nawilżające. Tak, włożyłam tutaj też krem, który chcę zużyć, który jest w projekcie Zero, więc też niedługo go zużyję. Tu jest też podkład, ale on tutaj też był wcześniej, także korektory. No i to opakowanie z brwiami, tak tutaj wcisnęłam troszkę. No bo niestety nie ma miejsca. Aha, to jest w ogóle mata, którą miałam wcześniej. Położyłam ją jakby z drugiej strony, bo z tamtej się pobrudziła i stwierdziłam, że zobaczę, czego ja chcę tak naprawdę. I dlatego tutaj mam te kropki, bo to jest ta gumowa druga strona. Ale to też się brudzi, więc to nie jest praktyczne. Chyba rozłożę to jednak tę przezroczystą matę. Ale to jeszcze zobaczymy. No i słuchajcie, sukces, bo wszystko mi się tutaj zmieściło, co chciałam. Zrobiłam sobie małe przemeblowanie i tak, tu mam nadal rzeczy do pielęgnacji i podkłady, tu mam produkty do ust i moją paletkę. O, tutaj i włożyłam też tę mgiełkę, także wszystko się tutaj zmieściło. Po prostu te pojemniki są niskie i takie duże wszystkie, więc to mi się po prostu wszystko, tak wiecie, rozkłada na płasko. I tu mi zostaje jeszcze dużo miejsca, gdzie mogę coś schować. Tutaj nadal moje rzeczy ulubione, ale też tak naprawdę, jak słuchajcie, popatrzyłam, co ja tutaj mam ulubionego, to ze trzy rzeczy. Także ta reszta to jest po prostu takie, że no mam, używałam, lubiłam, przydają się, więc o, takie. Takie tutaj mamy produkty, także wszystko się tutaj zmieściło. Tu mam też te usta, nie wiem co w nie schować, na razie są puste, ale pięknie wyglądają. Tam z tyłu mam paletki, rzadko po nie sięgam, więc po prostu myślę, że no na razie będzie takie rozwiązanie. Słuchajcie, plan jest taki, żeby tych rzeczy było tutaj mniej. I wtedy będę mogła sobie wszystko poukładać, natomiast na razie tak to wygląda. Tutaj też włożyłam mniejszy pojemnik i tu mam takie rzeczy właśnie zapasowe do testów. Tutaj też sobie włożyłam paletki, mój podkład też do zużycia, także do góry nogami leży, żeby spłynął tam po prostu, bo jest już go mało. Tu będą brudne gąbki, tutaj są czyste, tak jak widzicie, i pojemniczki, jakie mam, Fix Plus, jakbym chciała użyć. No i słuchajcie, wszystko się zmieściło. Także ja myślę, że to jednak sukces, bo teraz to wygląda tak. No, żałuję, że tutaj nie mogę sobie czegoś postawić, no ale tak jak mówię, ewentualnie mogłabym zrezygnować z któregoś z tych pojemników i wszystko trzymać w środku ewentualnie, no i wtedy mogłabym sobie coś postawić na biurku, ale zobaczymy, myślę, że to wszystko z czasem przyjdzie. Może coś sobie tutaj mogłabym powiesić. Zobaczymy, bo też nie wiem, co z karniszem. To jeszcze wymaga tak naprawdę trochę pracy, to jest nie wiadomo jeszcze. Jak to będzie wszystko wyglądało, natomiast chwilowo to wygląda tak. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Może za dużo nie posprzątałam, ale tak jak Wam mówiłam, głównym celem było dla mnie ułożyć wszystko tutaj, żebym mogła pochować sobie właśnie wszystkie gąbki w końcu, żeby mi się tutaj nigdzie nie walały. Mam tutaj tylko najpotrzebniejsze rzeczy, no i te chusteczki, no muszą niestety też tutaj stać. Także, no, tak to się prezentuje. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że jest to jakaś inspiracja dla Was i może sami też sobie zrobicie porządki. Może chcieliście też, nie wiem, kupić sobie lampkę i przeorganizować delikatnie toaletkę, także dajcie znać. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pewnie zobaczymy się też za jakiś czas, może z jakimś małym update'em, jak to wygląda, co mi się udało tutaj ogarnąć, pozbyć ilu rzeczy, czy na przykład zrobiło mi się jakieś miejsce. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, pozdrawiam i widzimy się w następnych filmach. Pa!